Ojciec Syrach Janicki, medytacje franciszkańskie. Zapraszam serdecznie do medytacji franciszkańskich. Jest to okazja do tego, aby przez rozważanie myśli, słów świętego Franciszka, jego życia, na nowo zachwycić się ideałem, charyzmatem, jaki ten święty nam zostawił. Medytacje te napisałem w ciągu kilku lat. Ojciec Syrach Janicki. Tom III. Czyta Michał Kurka. 3 Czerwca. Sposób życia przekazany Świętej Klarze. Lekcjo. Ponieważ z natchnienia Bożego zostałyście córkami i służebnicami najwyższego i największego króla, Ojca Niebieskiego, i zaślubiłyście się Duchowi Świętemu. Wybierając życie według doskonałości Ewangelii Świętej, pragnę i przyrzekam osobiście przez moich braci otaczać Was tak jak ich, serdeczną troską i szczególnym staraniem. Święty Franciszek, sposób życia przekazany Świętej Klarze. Meditacjo. Kolejne pismo Świętego Franciszka zachowało się do naszych czasów dzięki Świętej Klarze, która umieściła je w centralnej części swojej reguły. Roślinka świętego Franciszka, jak sama się określa święta Klara, po ucieczce ze swego domu rodzinnego otrzymała w porciunkuli pokutny habit z rąk biedaczyny. Ten zewnętrzny znak, jak też i obcięcie włosów było symbolem konsekrowania się Bogu przez świętą Klarę. Ta konsekracja dokonała się przez posługę świętego Franciszka. Co więcej, święta Klara poświęciła się Bogu, przyrzekając zachować tę samą formę życia co święty Franciszek. Oczywiście nie chodziło tutaj o to, aby skopiować życie braci. Święta Klara zdawała sobie doskonale sprawę z tego, że życie kobiet w klasztorze musi być z natury swojej inne od tego, jakie prowadzili bracia. Dlatego święta Klara nie chciała od świętego Franciszka przejąć jakichś szczegółów życia, ale jego istotę, formę. Ta forma życia nie mogła pochodzić od niej. Ją musiał napisać Święty Franciszek. Nie wiemy dokładnie, kiedy biedaczyna to uczynił, ale prawdopodobnie było to pierwsze pismo, jakie otrzymała Święta Klara od Świętego Franciszka. To jedno zdanie zawierało całą istotę życia ubogich sióstr, a cała reszta była tylko dodatkiem. Święty Franciszek rozpoczyna formę życia od stwierdzenia, ponieważ z natchnienia Bożego. Jak już wcześniej pisaliśmy, kwestia inspiracji, natchnienia Bożego była czymś fundamentalnym dla Biedaczyny. Powołanie, jakim obdarzył Bóg Świętą Klarę, nie jest jej wymysłem, ambicją czy sposobem na samorealizację. Jest powołaniem życiowym, projektem, który pochodzi z góry, od Boga. To Bóg przygotowuje plan, który proponuje człowiekowi, aby go zrealizował. Także forma życia nie pochodzi od Świętego Franciszka. Biedaczyna nie uznaje siebie jako autora sposobu życia, który podjęła święta Klara i jej siostry. Powołanie jest darmo danym darem, udzielonym przez Boga. Dar powołania uczynił świętą Klarę i jej siostry córkami i służebnicami najwyższego i największego króla, Ojca Niebieskiego oraz oblubienicami poślubionymi duchowi świętemu. Święty Franciszek widzi powołanie ubogich sióstr. Jako dzieło całej Trójcy Przenajświętszej. To ona sprawia, że siostry stają się córkami, siostrami i oblubienicami Boga w Trójcy Jedynego. To kim siostry są, jest przede wszystkim dziełem Boga, a dopiero później wszystkich innych osób. Dlatego życie sióstr bez Boga staje się czymś niemożliwym i absurdalnym. Tutaj także odnajdujemy źródło ogromnej wdzięczności względem Boga. Jaką była przeniknięta późniejsza postawa świętej klary. Istota formy życia zawiera się w wyrażeniu wybierając życie według doskonałości Ewangelii Świętej. Forma taka franciszkańskiego, jak i klariańskiego życia polega na zachowaniu Ewangelii Świętej. Ta Ewangelia jest w centrum życia zarówno braci, jak i sióstr. Różnica jest więc nie w tym, co się zachowuje, ale jak. Życie braci naznaczone jest wędrówką, zaś sióstr kontemplacją Boga w klauzurze. Ta wewnętrzna łączność i jedność charyzmatu była dla świętego Franciszka i św. Klary niezwykłym darem, który oboje święci niezwykle zazdrośnie strzegli. Dlatego też św. Franciszek na zakończenie formy życia bardzo uroczyście deklaruje: Pragnę i przyrzekam osobiście, i przez moich braci otaczać was, tak jak ich, serdeczną troską i szczególnym staraniem. To staranie się braci o siostry nie idzie tylko w jedną stronę. Także święta Klara przyrzekła cześć i posłuszeństwo świętemu Franciszkowi i wszystkim jego prawnym następcom. Ubogie siostry, dzieląc z braćmi ten sam charyzmat, ogarniają ich swoją modlitwą. Takie jest jedno z ich najważniejszych zadań. Strzec na modlitwie wierności swoich braci, którzy wędrują przez ten świat głosząc Ewangelię. Oracjo. Dziękujemy Ci Panie za twoją inspirację, jakiej udzieliłeś świętemu Franciszkowi i świętej Klarze, aby zachować Ewangelię. Niech ten wspólny charyzmat coraz bardziej zacieśnia więzi pomiędzy rodziną franciszkańską i klariańską. Błogosław wszystkim ubogim siostrom świętej klary.